Słuchajcie, ja mogę nie jeść mięsa, ale nie wyobrażam sobie życia bez napojów mlecznych. Dla mnie kefir, jogurt, maślanka, zsiadłe mleko to jest po prostu kwintesencja zdrowia. Dlatego bardzo się cieszę, że po pierwsze jest dzisiaj kefir Krasnego Stawu u mnie w studiu, ale też jest pan prezes spółdzielni Krasny Staw. Dzień dobry. Dzień dobry pani. No i proszę opowiedzieć, bo firma wiele lat jest na rynku, prawda? Ja pamiętam ten kefir jeszcze z czasów 30-40 lat temu. No tak. Firma jest już taką dorosłą dziewczyną, bo za kilka miesięcy, dokładnie za miesiąc, będzie miała 110 lat. I tradycje, jak widać, utrzymujemy. Z firmy, która była nieznaczącą firmą kiedyś, stawialiśmy się firmą typowo galanteryjną. No wszędzie jesteście, ja was widzę i masło wasze cudowne. No wszędzie, to ja bym wolał być, ale tak to nie jest, bo to są meandry handlu, wolałbym w to nie wchodzić, ale staramy się być wszędzie, ponieważ naszą mocą, naszą siłą firmy jest jakość. I tutaj nie będę kokietował, że my jesteśmy najlepsi i tak dalej. Konsument ocenia na co dzień. Wystarczy raz podpaść konsumentowi i z rynku się wypada. I zasada jest taka. Od skupu po produkcję wiadomo jest, że w tym produkcie będzie wszystko to, co Pan Bóg dał. A da w zasadzie, co krowa dała. I taka zasada obowiązuje i obowiązować będzie do czasu, kiedy ja tam będę. To jest moje przyrzeczenie, natomiast po mnie mam nadzieję, że utrzymają również ten reżim technologiczny Państwo, moi następcy, ponieważ tylko przez jakość można kupić konsumenta. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy produkcję z siadłego mleka. No tutaj mamy chyba jedno z niewielu na rynku, byliście pierwsi, zdaje się. Właśnie. Jak nie będę tutaj nieskromny, wprowadziłem to z żyjącą panią dyrektor z Zamościa. Moi zastępcy i nie tylko cukrarz się w głowie, mu staremu zupełnie odbiło. Siadłem mleko, on będzie robił. Zasada jest taka, zasada naszych babci. Tu jest nic nie dodane, nic nie odjęte. To jest naturalny produkt. Zaczęliśmy robić w małych opakowaniach. A dzisiaj nie powiem, bo konkurencja słucha, ile my robimy dziennie siadłego mleka. I tutaj tak, ze siadłym mlekiem jesteśmy wszędzie. Polecam każdemu. Ja jeszcze czekam na wasz chłodnik, bo ja mam tak, mam przyjaciół, którzy na przykład jeżdżą po całej Warszawie, żeby kupić masło. Wasze masło. To się zgadza. Co jest takiego wspaniałego w tym maśle, poza tym, że jest masłem 100% i ma 82% tłuszczu? Tradycja 100 lat. 100 lat. To tak jak w Anglii, pytają się Anglika, jak ty to robisz, że masz taki ładny trawnik. A ten mówi od 100 lat. No tak, wiem jak to robić. Nie, strzyże i podlewa. I wtedy ma piękny trawnik. Tak samo i my pielęgnujemy tradycję. Ja jestem wielką fanką siadłego mleka. Ostatnio właśnie z mężem już rozpoczęliśmy sezon, bo to jest chyba też produkt taki bardziej sezonowy, bo latem sprzedajecie więcej. Tak, zakładaliśmy, ale dzięki Bogu i konsumentom my robimy tylko à la longue, przez cały rok. Ale też macie chłodnik za chwilę. Tak, mamy chłodnik, ale mamy jeszcze inne rzeczy. A chłodnik, jakby to powiedzieć, jest chłodnik szefa. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest ode mnie, czy tak. Bo niedawno się dowiedziałem, że mamy taki staw hodowlany i pokazał mi mój zastępca, mówi, szefie, znów złowiono Tadeusza i go wypuścili. Ja mówię, jakiego Tadeusza? No pan nie wie, to karp taki, ma ze 40 kg, powiedział, że to Tadeusz, to ja. No po panu nazwane, ma imię. Chodź, ja dla przyjaciół Tomasz, ale oficjalnie Tadeusz, no więc nazwę Tadeuszem. No to taki trochę chrześniak pana. No tak. No dobrze, czyli wszystkie te produkty, bo widzę też na przykład, że kefir ma wysoką zawartość białka. Co to znaczy właściwie? Specjalna metoda, jeżeli nam się dzisiaj kefir sprzedaje i on w całej Polsce jest, no to znaleźliśmy na to sposób, żeby tego białka było dużo. To ja dzisiaj, panie prezesie, wykorzystam właśnie ten kefir, bo to też jest produkt niesamowity. Mówi się o kimś szalony kefir, bo kefir chyba jest trochę szalony. Tak. On ma w sobie te grzybki, prawda, tak. Kefirowe, czyli to jest zupełnie inna
no może nie flora, bo to grzybnia, tak, niż na przykład w maślance, w zsiadłym mleku czy w jogurcie. I dlatego właśnie słynna pani profesor Zdrówko, pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska mówiła, żeby codziennie coś innego, czyli dzisiaj zsiadłe mleko, jutro kefir, pojutrze maślankę, potem jogurt, żeby dostarczać jak najwięcej tych dobrych. I jeszcze na deser serwatka, bardzo proszę. O, serwatka, to jest też, proszę Państwa, produkt niesamowity, dlatego że w momencie, kiedy następuje produkcja sera, to białko, dobrze mówię Panie Prezesie, zabieramy w postaci twarogu, a wszystko to, co jest bardzo cenne, zostaje w serwatce. I tutaj jest tak, i witaminy z grupy B, i potas, i wapń, i fosfor, i magnez, i cynk. Tak, ale to też jest, nie chwaląc się, specjalna metoda. My mamy literaturę, która opiewa zalety serwatki od 1540 roku. Serwatka była remedium na wszystko. Na zastrzał, na poparzenie. Czyli na skórę też zewnętrzną. Absolutnie tak. Doskonale pragnienie gasi. I to jest, podejrzewam, że za jakiś czas będzie hitem. Jest zasada taka. Znów nie zdradzimy, co robimy, ale zostawiamy tam wszystkie sole mineralne. I to jest najważniejsza rzecz w tej serwatce. Ci z Państwa, którzy może nie wiedzą, serwatka jest bardzo specyficzna. W zasadzie można ją pić zaraz po produkcji sera, prawda? Tak. Ona się dosyć szybko psuje, w związku z tym Krasnystaw wymyślił metodę na proszkowanie tej serwatki. Dokładnie, czyli zatrzymanie jej, żeby jej nie wylewać i żeby świnki jej nie jadły. Bo znowu świnie jedzą to, co najlepsze. Tak, tak jak ale, w przypadku ale, chleba, ale, nie? One są mądre. Ponieważ jak skarmiano serwatkę świnmi, to mieliśmy najlepszą szynkę na świecie. Bo były dobrze odżywione po tej serwatce. Tak. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Będę na bazie kefiru robiła taką zieloną sałatę wielkanocną, bo kefir możemy nie tylko pić, ale możemy również używać oczywiście w chłodnikach i w dressingach. I to będzie piękny, zielony dressing. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo. Pomocne dłonie. Pani Agnieszka, szefowa działu marketingu w firmie Krasnystaw. Będziemy razem robić zieloną sałatę wielkanocną. I w tymże celu trzeba będzie wrzucić tutaj przede wszystkim kefir do tego blendera, do tego pojemniczka. Ja otworzę awokado. To będzie taka alternatywa trochę dla majonezu, bo majonez jest tłusty, nie wszyscy lubią majonez, a to będzie bardzo zdrowe. Trzeba będzie wrzucić, tak, tak, można oblizywać palce, można. Nawet trzeba. Wrzucimy tutaj do środka awokado. Zobaczymy, może na razie tyle. Czyli mamy kubeczek kefiru, połówkę awokado, dajmy jeszcze ząbek czosnku. I to, co chciałam też tutaj dodać, to jest kiwi, bo kiwi doda nam troszkę słodyczy, żebyśmy nie musieli... Ale i kwasowości też dodatkowo. Tak, dodawać cukru. No i dodajmy trochę zdrowia. Ja potnę tą natkę. Kefir przede wszystkim jest bardzo lekki, bo nie ma za dużo tłuszczu, ale dużą, wysoką zawartość białka. A ma te wszystkie wartości, które nam są w takich codziennych posiłkach bardzo przydatne i zdrowe po prostu. Ja słyszałam, że w ogóle kefir, jogurt naturalny i maślanka jest najlepszym przyjacielem, to najlepsi przyjaciele kobiety na diecie, bo są bardzo gęste żywieniowo, czyli mają dużo wartości odżywczych, a stosunkowo mało kalorii. Dobrze mówię? Dokładnie, dokładnie tak. A oprócz tego fantastycznie działają na nasz przewód pokarmowy, który bardzo się cieszy, kiedy te produkty są w nim i z nim. No, Pani Agnieszko, mówiła mi Pani tutaj poza planem, że tak powiem, że Pani mąż jest lekarzem. Dokładnie tak. A pediatrą? Nie. Ale jest lekarzem, dobrze. I co on mówi o tym, że na przykład jest cała taka masa ludzi, którzy mówią, że napoje mleczne, w ogóle produkty mleczne są w tej chwili złe, że to jest laktoza, że to jest paskudne. Co można im odpowiadać? Co możemy odpowiadać? Możemy odpowiadać to, że robimy sobie trochę krzywdę. Krzywdę w tym sensie, że zapominamy o łatwo przyswajalnym zwierzęcym białku, które buduje młode kości, czyli kości dzieci, jak i również nas dorosłych. Nic tak fantastycznego nam nie zastąpi tego białka, które jest właśnie w kefirze, który jest w maślankach, z zsiadłym mleku. Dlatego warto do tego absolutnie wrócić. Czyli to, że mamy przestać pić produkty mleczne, to jest po prostu bzdura. Uważam, że tak. Nie chciałabym być w tej kwestii super ekspertem, ale doświadczenia wieloletnie,
od naszych babci poczynając, twierdzą, że jednak ten rodzaj białka to jest właściwy. To ja powiem jeszcze tylko o badaniach, które zostały przeprowadzone w Centrum Zdrowia Dziecka. Nadzorowała je pani profesor Cukrowska. Trzy grupy rodzin wzięły udział w tym badaniu. Próba reprezentatywna, dosyć duży grant naukowy. Rodziny wegańskie, czyli takie, które w ogóle nie jedzą produktów odzwierzęcych, wegetariańskie oraz rodziny żywione tradycyjnie, w tradycyjne żywienie. I okazało się, że ta środkowa grupa, czyli wegetarianie, to są ci najzdrowsi ludzie, dlatego że właśnie wraz z produktami mlecznymi, bo nie jedzą mięsa, ale jedzą produkty mleczne i jedzą jajka, to też jest bardzo ważne, dostarczają bardzo dużo wapnia, dostarczają dużo różnych składników odżywczych. Jeszcze zrobimy jedną rzecz. Mianowicie, ja jestem wielką fanką serwatki. Cieszę się okrutnie. Ja się w ogóle cieszę, że w końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby tę serwatkę wykorzystywać i żeby po prostu ona mogła być w naszych sklepach i żebyśmy mogli robić sobie tak naprawdę odżywki białkowe. Taka serwatka jest po prostu odżywką białkową, jest takim koncentratem. Tutaj jest tak, witamina B1, B2, B6, B12, potas, wapń, fosfor, magnez, cynk. Jest białko i to wszystko możemy wykorzystać. Ja dosypię, żeby moja rodzina była zdrowsza. Dobra? I teraz wszystko to blendujemy. Dobrze. Ja tutaj trzymam. Dobrze, tym? Nie mam pojęcia, bo nie moje. Ale spróbujemy. Jeszcze raz. Tak, tak. Wygląda smakowicie. Blendujemy na gładko. Myślę, że powinnyśmy spróbować, co my oczywiście, tutaj będziemy że tak wydawać. Proszę bardzo, mam taką łyżkę złotą, a skromną. Ale ja już oczywiście... I jak to smakuje? Fantastycznie. Naprawdę. Dodałam tutaj odrobinę soli. Jest kiwi, jest kefir i jest awokado. I naprawdę nic tu więcej nie trzeba. Można taki sos użyć do mięsa. Można do wędlin wielkanocnych albo zrobić taką piękną sałatę. W międzyczasie udało mi się pokroić rzodkiewkę. Zawsze mi brakuje na stole wielkanocnym zieleniny, bo święta wielkanocne, co się upanie? Przede wszystkim kojarzą się z czymś nowym, coś nowego się rodzi, coś nowego przychodzi, a to jest taki fajny początek, zielony początek. No dobrze, a co się je u pani w domu? Co się je u mnie na święta w domu? Wielkanocne. Oczywiście, że jajka w różnej postaci. Czyli białko, no. Oczywiście, że tak. Też dużo sosów. Ja wracam do sosów z kefirem, robię również sosy na maślance, ale też używam jogurtu gęstego. A, no właśnie, ale oprócz tego jest tak, biała kiełbasa. Oczywiście. Schab pieczony. To bywa różnie. Szynka. Czasami. Pasztet. Och, tego by mi dzieci nigdy nie wydarowały. No właśnie, u mnie jest pasztet świętej Katarzyny, bo trzeba być świętą, żeby 3 dni stać przy garach i robić ten pasztet. Tak wygląda nasza sałata, jeszcze tylko jajka, zapraszam. Poukładamy. Poukładamy. Ja mam jajka przepiórcze, bo też warto o nich pamiętać. One mają bardzo dużo wartości odżywczych, podobnie jak jajka kurze, ale mają też mniejszą gramaturę, więc po prostu nie dostarczymy aż tak dużo białka, a chodzi o to, żeby zjeść więcej zielonego w tej sałacie niż jajek. Wygląda pięknie. Tak wygląda, ale jeszcze mamy oprócz tego, proszę bardzo, kiełki słonecznika. Tutaj są rzodkiewki. Więc w zasadzie mamy wszystko. Można taką sałatę zrobić na bazie, jeśli już są szparagi, a czasem te szparagi pojawiają się wcześniej. Możemy dodać rzeżuchę, też tutaj mamy, proszę bardzo, jeśli wyhodowaliśmy świąteczną. Tak więc jest. Taka zielona sałata naprawdę pośród mięs, pasztetów i jajek będzie królową stołu. I pamiętajmy, dressing na bazie kefiru z krasnego stawu koniecznie. Piękna. Przecudna. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie taką wielkanocną sałatę z dressingiem kefirowym na święta przygotujcie.